Cześć, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę Slither.io. No, dawno nie było filmu na kanale, ostatnio też nie miałem jakoś bardzo wiele czasu na to, ale już mniej więcej wracamy z tym. Dzisiaj Slither.io. Cel na dzisiaj to minimum 10, chociaż jak widzieliście może w ostatnim filmie 10 już miałem, ale na odcinku się tego jeszcze osiągnąć nie udało, także no liczę, że dzisiaj na odcinku mi się to uda. Pierwsza próba taka byle jaka. No dobra, to była rozgrzewka. Załóżmy, że to rozgrzewka była. No teraz już na początku, na środku i już dobry początek. Widzimy pięknie. O to chodzi i jemy to teraz. 7000 punktów, by być w dziesiątce. No myślę, że jest to jest to możliwe dla nas. Zobaczymy, jak nam pójdzie w ogóle. Dobry początek teraz. Więc po rozgrzewce teraz bierzemy się na ostro już. Tylko trzeba teraz spokojnie, bo po tym świetnym początku też trzeba uważać bardzo, żeby nikt nam drogi nie zajechał, bo wtedy zginiemy. No i zobaczymy. Fajnie! Nie wiem, brakło, żebyśmy mieli pierwsi, no ale coś zrobić. Dobra, trzecia próba. Niby tak od razu znaleźć się na samym początku, bo na pewno by tam właśnie z boku trochę pojeść tych punktów, pojeść i potem właśnie iść na środek, wtedy być coraz większy i większy, bo tak to na środku jest najwięcej właśnie zamieszania, można szybko zginąć, a jak jest się już trochę większym, to wtedy jest łatwiej. Dobra. Na razie no cel minimum, no to bardzo daleki, no tylko 4000 punktów, proszę by być w dziesiątce. No więc do wykonania, jak najbardziej. Ojej. Musiałby się udać coś tam chociaż trochę zjeść. Ogólnie gra ostatnio się trochę zacinała, nie wiem czy wam też, możecie tam napisać w komentarzu. Bo ostatnio jak sobie tak grałem prywatnie tutaj w to, właśnie mi się ta gra bardzo zacinała. Jak przyspieszałem szczególnie, to właśnie się zacinała. Nie wiem dlaczego to spowodowane, ale możecie tam napisać dlaczego. Jeżeli wiecie czy wam też. Weźmiemy w kółko, myślałem, że troszkę mniejszy będzie, ale jednak nie. No i patrzcie, patrzcie, taki mały srejdek chce nam przeszkodzić, ale mi się nie da. No, no i ma zakarę. Bardzo dobrze. No. No i super. Na razie miejsce 143, no to daleko od dziesiątki. I zawrócimy, taki myk zrobimy. O! No i nie zjemy nic z tego, no. Niedobrze, niedobrze. No. Chociaż coś się udało sobie zjeść. Dobra, teraz trzeba trochę do środeczka. Punktów znaleźć. Dobra, 113 miejsce, masa 500, no już 6000 punktów, by być w 1000. 6000 znaczy. 103 miejsce, no to dzisiaj nie jest setka, tylko dziesiątka. Jakby była setka, to bym się cieszył, ale jest cel dziesiątka. Nie jest to osiągalne, tylko na odcinku mi się jakoś to jeszcze nie udało. Ale prywatnie kilka razy. Dobra, zmienimy nazwę, bo na Adrian nam nie idzie. Damy. Tak jest, jedziemy pod tą nazwą. Musimy wziąć teraz klimat Euro 2016, świetną grę naszych piłkarzy i może idąc tym szlakiem i nam się uda i będziemy świetnie grać, tak jak nasi piłkarze. I będziemy w dziesiątce. Oczywiście teraz nasi piłkarze w ćwierćfinale grają z Portugalią, nie zapomnijcie oglądać, bardzo ważny mecz.
walka o strefę medalową będzie w najlepszej czwórce, jeżeli wygramy, także trzeba oglądać. Nie ma, że nie. Bo na przykład 16 zawsze byliśmy, bo o to 2016 wyszło 24 drużyny, zawsze było 16. A teraz jesteśmy w ósemce, czyli tak jakbyśmy wcześniej wyszli z grupy i byśmy byli ćwierć w finale. O. No dobra, ale wracając do Sliterio. Już się na razie piłką nie zajmujemy. Tak wam tylko coś tam wspomniałem o tym. Takie małe, co nieco o piłce. No ale wracamy już do gry. 77 miejsce. O kurczę. No nie. To nie miało szans. Najlepsze jest lepiej, bo byliśmy na 77 miejscu. Polska biało-czerwoni, dajemy radę. Zostajemy przy tej nazwie, bo na szczęście przynosi póki co, ale no nie ma tej dziesiątki, nie ma tego celu. Minimum. A jeszcze taka bardzo ważna informacja co do gry Desert 4. No na chwilę ta seria musi zostać przerwana, ponieważ no szukam jakiegoś niezwykłego programu do nagrywania właśnie tej gry, bo nagrywałem Bandicamem, ale tam można 10 minut, a sami wiecie, że odcinek z Desert 4 no trwałem więcej niż 10 minut, a gdzieś około 12, a tak to bym musiał jakoś szybko nakręcić odcinek i tylko jeden konkurs by musiał być, no to bez sensu, no chciałbym tak chociaż dwa, żeby były. Tylko szukamy jakiegoś programu, także w razie co to na razie seria ta jest przerwana, no ale myślę, że gdzieś może w przyszłym tygodniu będzie powrót tej serii. Będziemy kontynuować Puchar Świata. Taka ważna informacja, aby ktoś pytał. Ale wracamy już tutaj do Sliterio. 132 miejsce. 128. Idziemy na środek bardziej. Bardzo spokojnie na razie ta runda. Żeby tutaj się nie uda, to już była ostatnia próba. No. Dobra, musiałem trochę dłużej. To ostatnia próba w tym odcinku. Jeżeli tutaj się nie uda, no to trudno. Ostatnio ogólnie na odcinku nam nie idzie. Nie wiem dlaczego. No ja grałem prywatnie, to jakoś super idzie. Tam na 20, 10, już byłem czwarty nawet. A jak jest tylko odcinek, jak nagrywam, to jakieś tam 70 miejsce. Nie wiem, czy to nie ma jakiegoś pecha, czy coś. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Zobaczymy. No to ostatnia próba w tym odcinku. Może będzie szczęśliwa jednak. Zobaczymy. To 95 miejsce. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Super. Teraz trzeba bardzo uważać. No dobrze, 83 miejsce. Teraz zawracamy. No nie no. Tak to się koleżka bawić nie będziemy. Nie. Ty gra spokojnie i nagle chcesz nam drogę zjechać, tak? No nie, nie. 76 miejsce, więc na razie najwyżej w tym odcinku, no ale już 81. A Annę trzeba tu zajechać drogę, no ale Skubana nie chce. Coś. Dobra, szukamy dalej chętnych. Jeszcze jedno tutaj chyba nikt nie jest. 75 miejsce, no to jest słabo. Dlatego to tam nie będziemy podchodzić, bo jakiś taki nerwowy. Szukamy punktów, szukamy kogoś, żeby zjeść. Jesteśmy na środeczku. Póki co. Zobaczymy, czy się uda. Na dziesiątki wbić. Chyba z pierwszym odcinku, czy też nie. Byliśmy na 11. Przypominam, czyli jedno miejsce.
Dobra, ostatnia próba. Biorę mojego robaka, który mi daje szczęście. Gdzie on był tu? Biorę nazwę. Nazwa kanału. Gram. Ostatnia runda w tym odcinku. Z tym robakiem byłam na miejscu czwartym, proszę sobie wyobrazić. No teraz, robaku, daj mi szczęście, żebym był w tej dziesiątce. Błagam cię. Jak ty nic nie dasz, to już nie wiem. No powiem, zobaczyć, ja będę grał sobie tak prywatnie i będę w dziesiątce. Będę zamieszczał filmy na dowód, że byłem w dziesiątce, jakby nie było. A na odcinku no, dzisiaj się nie udaje, tak? A potem zagram sobie zaraz prywatnie i co? I będę w dziesiątce, tak? Ale chyba kiedyś się uda i też na odcinku. A jak nie, no to trudno. Każdy film, jeżeli będę w dziesiątce, to będzie na YouTubie, na moim kanale, to już będziecie mieli dowód, wszystko czarno na białym, że w dziesiątce byłem, nie będzie nic, że oszukuję. Także nikt się na pewno nie obrazi. A ogólnie to się dzieje święta, bo się nie zacina gra. Wtedy mówię, się zacina bardzo. Dlatego też odcinka z tego nie było, ale dzisiaj tam mówię, a podejmę próbę, no i póki co się fajnie nie zacina. Na czym co będzie, będę prywatnie sobie grał. Dobra. Czekamy. Dobra. Jest okej. Udało się uciec. 71. lokata póki co. Ale nie wiem, czy to tutaj był dobry pomysł. Dobrze. Udało się. To był dobry pomysł. Może tu coś pokombinujemy, nie? Nie, nie będę kombinował. Oj nie. No i co jest? Coś mnie zatrzymało. Za anestezję. Ja bym mogła być inaczej. Siedemdziesiąte pierwsze miejsce, no chociaż bić do 50 to będzie okej. Okay. Mój błąd to był, niestety. Ale nic, no, odcinek dzisiaj jest słaby, bo nie szło nam. Ostatnio nam właśnie nie idzie na odcinku. Jeżeli wyjdzie mi poza odcinkiem, no to ja się wkurzę, naprawdę. Ale będziecie mieli to czarno na białym jako dowód, będzie osobny film z tego, będzie zdjęcie, żebym w dziesiątce. No ale w tym odcinku to było na tyle, jeśli wam się spodobał, dajcie kciuka w górę, jeżeli będą minimum 3 kciuki w górę pod tym filmem, to będzie następny odcinek ze Slytherin, a wam bardzo dziękuję za ten odcinek, do usłyszenia, do zobaczenia i cześć!